Nieodpowiadanie nie spowoduje, że winy znikną. Nie pomoże ci uniknąć konsekwencji, a wręcz przeciwnie. Utrudnianie śledztwa i brak współpracy mogą nawet cię pogrążyć, przez co kara się wydłuży. Nie mam nic do powiedzenia. To co powie pan, panie Grid, na współudział w nielegalnym przemycie i handlu oraz doprowadzenie młodej dziewczyny do stanu krytycznego? To będzie co najmniej kilkanaście lat. Milczenie tylko pogarsza twoją sytuację. Nic nie zrobiłem, zostałem wrobiony i oszukany po prostu. Ciekawe. Nawet bardzo. Przy poszkodowanej znaleziono twój dowód, a ty niby przypadkiem znalazłeś się w pobliżu miejsca zbrodni? Mój dowód. Przecież ja... Tego szukasz? Jak to? No ty mi powiedz, Grid. Nic nie zrobiłem. Znalazłem się tam przypadkowo. Fakty wskazują na co innego. Ale takie przypadki się nie zdarzają. Niczego nie zrobiłem. Nie mam pojęcia, skąd mój dowód się tam wziął. Skoro twierdzisz, że jesteś niewinny, to może przypomnij sobie, gdzie ostatnio mogłeś go zgubić. Bo być może ktoś żyje sobie na twój koszt. Masz jakichś wrogów? Właściwie to już chyba sobie coś przypominam. Wydaje mi się, że wiem, kto za tym stoi. Zamieniam się w słuch. Chcę poznać całą historię ze szczegółami. Wszystko zaczęło się, gdy poznałem w internecie człowieka, który podawał się za pana M. Znaleźliśmy wspólny temat i korespondowaliśmy. Na jakie tematy? O biznesie, ale często też o sprawach prywatnych. Zwierzałem mu się z codziennych problemów. Nie ukrywam, że zawsze miałem pieniądze, ale głowy do interesów nie posiadam. Długo wymienialiśmy ze sobą listy. Pan M twierdził, że listy są bardziej prywatne niż internet. Nikt obcy ich nie czyta. Pewnego jednak dnia wysłał coś innego. List znajdował się w kopercie z dziwną pieczęcią. M zaproponował tym razem, byśmy wspólnie przedsięwzięli inwestycje w coś nowego. Obiecywał mi pewny zysk o wysokości pięciokrotnie wyższej niż zainwestowany kapitał. Dałem się skusić, poza tym dodał do listu 1/10 kwoty, którą trzeba było wyłożyć. Resztę musiałem pokryć ja. Postąpiłem więc zgodnie z zaleceniami i opłaciłem wszystko, zdając sobie sprawę, że to zbyt piękne, by mogło być legalne. Gdzie są teraz te listy? M kazał mi je spalić, by nie wpadły w niepożądane ręce, więc tak zrobiłem. No, mów dalej. Minął pewien czas, a ja czekałem na obiecane zyski. Dopiero później uświadomiłem sobie, że dałem się nabrać jak zwykły naiwniak. Pan M oszukał mnie i uciekł. Znalazłem więc człowieka, który pomógł mu wywieźć cały kupiony przeze mnie towar. On powiedział mi, gdzie mam jechać, żeby znaleźć tego oszusta. Jego ponoć też wykiwał. Skoro to taka prosta sprawa, to może powiesz mi, dlaczego twoja siostra leży teraz w śpiączce, a ten sprawca pozostaje na wolności? Niczego nie muszę mówić. Podobno macie tego już całego Grida. A skąd wiesz, że to on? Macie jego dowód. Chodzi o ten? Czy ten? Niczego nie rozumiem. Przecież... Ktoś przyniósł ten dowód dzisiaj rano, mówiąc, że znalazł. Może opowiesz mi, co o tym wiesz? Czy twoja siostra ci się zwierzała? Przesłuchałem pana Grida i nie wydawał mi się pasować do opisu osoby, która jest za to wszystko odpowiedzialna. Właściwie... Opowiadała mi o tym Kacprze, znaczy kimś. Było to w dniu, kiedy doszło do wypadku. Była wtedy strasznie rozkojarzona. No słucham, o czym mówiła? Poznali się gdzieś pod mostem. On podał się za tego Grida, którego kiedyś poprosiła o wsparcie finansowe. Podawał ogłoszenie w gazecie.
Niestety nie widziała, jak ten prawdziwy wygląda, bo nie dawał swoich zdjęć. Później spotkały się coraz częściej. Obiecywał jej sukcesy i pomoc w zamian za współpracę. Ona niestety była w niego strasznie zapatrzona. Spędzali ze sobą dużo czasu. Nadal jednak naiwnie go słuchała. Pewnego dnia gdzieś pojechał, a potem przywiózł jakiś towar czy coś. Kazał jej go sprzedawać. Straciła przez niego przyjaciół i wszystko, co miała. Nadszedł jednak dzień, kiedy on dał jej bilet i kazał jechać handlować czymś na jakieś wiochy. Była już na dworcu, kiedy wreszcie pojęła, że to nie ma sensu. Tyle czekała, a on ją tylko wykorzystywał. Wróciła więc i wyżaliła się mi. Potem poszła do niego skończyć to raz na zawsze. I tyle wiem. Już zeznawałem. Po co mam robić to drugi raz? Chcę się dowiedzieć, co działo się po pańskiej rozmowie z przewoźnikiem. Tym razem niech pan nie pomija żadnych szczegółów. Pojechałem pociągiem do Bydgoszczy, zabierając ostatnie oszczędności. Miałem zamiar dopaść pana M i odzyskać dobytek. Zaaklimatyzowałem się w hotelu i ruszyłem w miasto. Niestety nie zostałem go pod wskazanym przez przewoźnika adresem. A potem usłyszałem pobliski hałas i syreny. Poszedłem sprawdzić, co to, i tak to się zakończyło. Potem mnie złapaliście. No jak wybudziła się? Powiedziała coś ciekawego? To przyjedź tu szybko. Analizując zeznania wybudzonej, można stwierdzić kilka faktów. Dziewczyna udała się do pana M z zamiarem zakończenia współpracy. On jednak się na to nie zgodził. Nie chciał jej pozwolić na odejście. Uciekła, lecz zdołał ją złapać, opanować i zaprosić do restauracji, by wszystko wyjaśnić. Ponownie dała się nabrać na jego podstępne słowa. Może powie pan coś? Jak to się stało, że znalazłeś fałszywy dowód człowieka, który podawał się za niejakiego Kacpra Grida? Wiem już. Znałeś go. Nie musisz próbować kłamać. Wiem też, że masz sporo przewinień na koncie. Nie chodzi mi teraz jednak o twoje wszystkie oszustwa i działania wbrew prawu. Chciałbym tylko, żebyś opowiedział mi o tym człowieku. To chyba nie problem. Robię jako przewoźnik. M, bo tak kazał się nazywać, zadzwonił kiedyś do mnie i umówiliśmy się na spotkanie. Wtedy zaoferował mi fuchę i poprosił o pożyczkę. Chciał sporo, mówił coś o 1/10, któremu brakuje do inwestycji czy coś. Obiecał, że odda z procentem. Potem spotkaliśmy się jeszcze kilka razy. Cały czas tłumaczył mi dokładnie całą moją rolę. Trwało to dość długo. W międzyczasie często wysyłał jakieś listy. Nie wiem do kogo. No to jak doszło do twojego spotkania z prawdziwym Kacprem Gridem? Po przewiezieniu tego wszystkiego wróciłem do swoich rodzinnych stron. Tam spostrzegłem, że forsa, którą otrzymałem od M, jest fałszywa. Wkurzyłem się, ale...
Przypadkowo napotkałem człowieka, który akurat szukał informacji o M. Wyjaśniłem mu, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Potem pojechałem wyjaśnić sprawę na własną rękę. Nie chciałem się z nim dogadywać. Kiedy znalazłem M, powiedział mi tylko szybko, żebym zaczekał, bo zaraz wszystko mi wyjaśni. I poczekałeś? Ile poczekałem, bo myślałem, że rzeczywiście ma mi coś do powiedzenia. W dodatku miałem jego dowód, który zwinąłem mu podczas krótkiej szarpaniny. Wierzyłem, że po niego wróci, ale tak się nie stało. Potem usłyszałem o wypadku. Czasami nie można powiedzieć całej prawdy, by doświadczyć sprawiedliwości. Teraz już znam odpowiedzi na wszystko. Wsiadam i jadę tam. Wszystko to prowadzi do jednego rozwiązania. Najwyższa pora zobaczyć to, za co zapłaciłem.